Cześć, witajcie na kanale Rizer. Odcinek dotyczący Ark Survival Evolved. Kilku z Was zauważyło, że na stronie głównej Ark Survival pojawiło się tajne odliczanie. Te tajne odliczanie już miały miejsce wcześniej. No i na forum jest jakaś taka wrzawa. Ludzie spekulują, co się stanie, co może powstać. Wszyscy spodziewają się nowego DLC do Arka. Albo też może nowego Arka, Ark Survival Evolved 2.0. Nie wiadomo, o co tutaj do końca chodzi, ale za chwilę wam powiem, bo tutaj jest ukryta wiadomość w tym odliczaniu. Zagłębiłem się w forum, poczytałem sporo. Słuchajcie, wiele osób właśnie mocno zgłębiło fabułę całego Ark Survival Evolved, przeczytało wszystkie Explorer Noty, zebrało je do kupy. Oczywiście porobiło fabułę, czyli zabijanie tych bossów i to, co tam się również dzieje w tych filmikach późniejszych. I bardzo fajne wnioski niektórzy wydedukowali z tego. Trochę żałuję, że ja się tak nie zagłębiałem w fabułę Arka, bardziej starałem się grać na serwerach właśnie jakichś konkurencyjnych po to, żeby po prostu walczyć z innymi, ale tutaj są naprawdę bardzo ciekawe informacje. I jeżeli chodzi o to, co się wydarzy za 9 dni, wszyscy spodziewają się, że powstanie coś takiego jak Arad Prime. Zobaczcie, jak tutaj klikniemy sobie w ten link, odpali nam się pewien filmik. Musimy poczekać chwilę, bo on się długo ładuje. O, jest. Tylko jeszcze się nie przeładował. Musimy chwilkę poczekać. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest to odliczanie. I zobaczcie, że tutaj jest kod. Pewna z osób ten kod odczytała. I słuchajcie, co tu jest napisane. To jest co? Co nie? Zobaczcie, że ktoś tam sobie to jakoś tam przeniósł, zdekodował. Nie wiem, czy to jest jakiś kod binarny, czy coś w tym stylu. I podobno tu jest napisane Initiate Arad Prime Uplink. Arad Prime pojawia się już wcześniej niż w grze. Na przykład właśnie znaczy nie wiem, czy gdzieś jeszcze oprócz Ark Extinction, ale tam jest o tym mowa. I uwaga, tu spoilery są. Podobno to jest jakaś dodatkowa arka, która miała być wolna od elementu i od tej korupcji, która jest na planecie, od tego, od tych dinozaurów corrupted, od tego, że Ziemia jest corrupted, zakażona, bo przez to ona nie może się obracać w normalnym tempie i no te słońce po prostu tutaj do nas normalnie nie dociera, więc to jest, znaczy nie chcę tutaj wszystkiego spoilerować, mogę wam tylko powiedzieć, żebyście sobie weszli na forum Ark, na stronie Survive the Ark, weźcie sobie, wpiszcie Arad Prime po prostu w Google w wyszukiwarkę i tutaj jest ten topic na forum, ten temat, i tutaj możecie dużo ciekawych informacji sobie poczytać, szczególnie na przykład tego gościa. On tutaj ma sporo fajnych informacji, przedstawia. Myślę, że tak, spodziewajmy się tego DLC za kilka dni, myślę, że więcej niż 9, bo odliczanie w Arku zazwyczaj jest odliczaniem do opóźnienia, a nie do faktycznej premiery. Ja powiem wam szczerze, że właśnie aż zachciało mi się od nowa całego Arka zacząć grać, porobić te wszystkie Explorer Noty i fabułę, czyli walki z bossami i te wszystkie jaskinie, bo właśnie ja się tak mocno w to wszystko nie zagłębiałem i chętnie bym to poznał, bo to wydaje się dosyć ciekawe. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym wszystkim. Uważajcie, jak będziecie czytać też komentarze, bo mogą być jakieś spoilery, więc jeżeli ktoś coś chce zaspoilerować komuś, to po prostu napiszcie na początku swojego komentarza, że to będzie spoiler, albo jeżeli chcecie coś przypuszczać, to po prostu strzelajcie, przypuszczajcie. Może właśnie Ark zmierza do tego, żeby w końcu powstała taka mapa, która jest przyjazna ludziom i nie ma zagrożeń jakichś. Może na tym to by wszystko polegało. Bardzo fajna historia. Ja będę grał na pewno w te nowe DLC, jeżeli wyjdzie. Valguero było taką mapą, która po prostu powstała z moda, więc ona nie miała tam żadnej fabuły, nie była jakoś tak
ciekawie zrobiona moim zdaniem, chociaż fajnie wyglądała i tak dalej, ale mimo wszystko tam nic jakoś takiego ciekawego nie było, bo nawet tam nie było bossów, tylko jeden dino dodany, więc mam nadzieję, że tutaj będzie inaczej, znaczy na pewno będzie, bo oni raczej to sami przygotowywali i być może to będzie już zakończenie całego arka. Ostatni dodatek, który sklei całą fabułę w jedność. Ja mam taką nadzieję, że ta mapa to będzie połączenie właśnie wszystkich map ze sobą w pewien sposób i możliwość odkrycia, mam nadzieję, właśnie całej fabuły na podstawie tego jednego dodatku. Zobaczymy, co to będzie. Dajcie znać, co sądzicie. I do zobaczenia w odcinkach z prawdopodobnie Arad Prime. Zapraszam Was też do oglądania odcinków z Teamfight Tactics, które wrzucam na kanał i niedługo coś tam jeszcze na kanale się pojawi. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!